Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na nową serię na moim kanale. Zagrajmy w Team Buddies na PlayStation 1. Nagrywane to jest tym razem z emulatora EPS XE, ale do tego przejdziemy później troszeczkę, ponieważ mam pewne, że tak powiem, rzeczy, które chcę przekazać. Dlaczego cofnąłem się teraz do EPS XE, wyjątkowo na ten Let's Play. Więc tak. Jest to gra, którą chciałem nagrywać już od bardzo dawna na kanale. Dokładnie to w roku 2017 chciałem już rozpocząć nagrywki z tej gry. Dokładnie to w okresie październik-listopad. No niestety, no nie wyszło, że tak powiem, jeżeli chodzi o nagrywki z tej gry. Szkoda. Aczkolwiek myślę, że teraz w końcu po 4 latach będę mógł zabrać się na tą serię i tym razem zrobimy ją od początku do końca. Jest to gra, która została stworzona przez studio Psychonauts i wokół tej gry są może nie teorie, ale jest ciekawa historia wokół tej gry, którą oczywiście opowiem wam w trakcie Let's Playa. Dobra, a teraz czas na to, żebym się zmniejszył oczywiście, jak najbardziej, tak? I teraz, skoro nagrywam i głos, i nagrywam tutaj sobie grę, to przyszedł czas na synchronizację, tak więc prawo, lewo, 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 prawo, lewo. Oh yeah, działa wszystko. Ideolo, dobra. X. Get out of my way! Steady on, mate! Excuse me, please! Kick it! Wahey! Feel the groove, baby! Oh, nice one. I've never seen anything like that before, have you? You beauty. Okej, moi drodzy, jesteśmy już po tej oto cutscence, która miała miejsce i czy muszę tutaj coś więcej dodawać, moi drodzy? Tak szczerze, bo nie wiem, czy mam tutaj cokolwiek do dodawania, czy nie mam cokolwiek tutaj do dodawania. Powiem wprost, to co miało tutaj miejsce było dosyć ciekawe, ponieważ te kapsułki, które sobie tam imprezowały, no one oczywiście nazywały się Buddies, jak zresztą tytuł gry, Team Buddies, to nie? I Buddies postanawiają sobie skorzystać z ciepłego letniego dnia i zorganizować dyskotekę. No, jak sami zresztą widzieliśmy. Była dyskoteka, no była dyskoteka. Wspólna zabawa kończy się w momencie, gdy nieznany obiekt zasłania słońce i zasypuje ląd Buddies z krzykami z uzbrojeniem. Sprowokowane istoty zaczynają ze sobą walczyć i dzieląc się na obozy powiązane z kolorami. Z czasem wychodzi na jaw, że dawni przyjaciele, a dzisiaj wrogowie, zostali zmanipulowani przez... No i nasza fabuła wygląda w taki sposób, że musimy po prostu między sobą troszeczkę się teraz naparzać i z jakiegoś powodu mi się chyba gra zacięła. Ojej, 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 ojej.
Okej, moi drodzy, jestem z wami z powrotem. Okazuje się, że jednak Duckstation musiał tutaj wejść, że tak powiem, z pomocą. Dlatego, że na EPSX-ie po raz kolejny, mówię, tam zacięło i nie chciało mi właściwie pokazać tego głównego menu. No więc musimy korzystać z tego, co mamy, czyli mamy teraz Duckstation i z jakiegoś powodu już się muzyka tam ogarnęła, w sensie ten dźwięk z PlayStation. Dobra, mamy tutaj cztery opcje. Mamy single player, multiplayer, kontrolki oraz options. Na początku wejdziemy sobie w options. Delikatnie ściszymy sobie efekty dźwiękowe, podgłościmy muzykę. Albo zrobimy coś takiego, że o, tak delikatnie tu ściszymy, to będzie tak. Oczywiście save. Możemy sobie stworzyć save'a, czemu by nie? Okej. Teraz sobie delikatnie ściszę. Tak więc jeszcze raz, dla osób, które nie wiedzą, to powtórzę, bo mogło mnie oczywiście przerwać. Jeżeli chodzi o fabułę tej gry, to fabuła została przedstawiona w tej cutscence. Pocieszne istoty, zwane jako tytułowe buddies, postanawiają skorzystać sobie z ciepłego letniego dnia i zorganizować dyskotekę. Wspólna zabawa kończy się w momencie, gdy nieznany obiekt zasłania słońce i zasypuje ląd buddies skrzynkami z uzbrojeniem. Sprowokowane istoty zaczynają ze sobą walczyć, dzieląc się na obozy powiązane z kolorami. I nasze zadanie to jest oczywiście dorwać osobę, sprowokowała nas do tego, że podzieliliśmy się na obozy. I poczekajcie chwilę, zrobię jedną rzecz. Okej, musiałem co nieco poprawić, dlatego że dziwnie była gra przechwycona, przez co były takie dziwne czarne paski. No i tutaj oczywiście musieliście zobaczyć mój kursor. Dobra, no to co, idziemy sobie w single player. To jest mój save testowy. Ja oczywiście będę sobie robił nową grę i wybierzemy sobie czerwonych, dlatego że ja bardzo lubię kolor czerwony i ogólnie lubię te rasy czerwonych. I co? Damy sobie oczywiście nazwę, ponieważ warto byłoby nazwać nasz save. I ja sobie nazwę... niech będzie może moim pełnym nickiem, o ile się da. Znaczy, może nie pełnym, ale skrótem, o to mi chodzi. To jest 0. A nie, to jest O chyba. Teraz było O. I O, można. Pomidor. I elegancko. Cutscenkę już widzieliśmy, więc można skipować. I teraz mamy loading screen. Swoją drogą dosyć spoko sprawa. Ogólnie jest to jedna z trudniejszych gier na PS1, o ile nie najtrudniejsza. Dlatego w momencie, kiedy będziecie chcieli sobie podjąć się tej gry, no to musicie zdawać sobie sprawę z tego, że gra może wam niejednokrotnie skopać zadek. Gra dzieli się na 8 światów i jest ona, mówię, dosyć taka trudna. Zresztą będziecie mogli zobaczyć poziomy, które będziemy robić. Tu oczywiście mamy fabułę przedstawioną. To jest to, co mniej więcej wam powiedziałem w momencie, kiedy tłumaczyłem wam teraz ten filmik, co oglądaliśmy. No i dobra, mamy teraz tutaj taką naszą mapę. Nasza mapa składa się z w zasadzie 4 poziomów. Bo mamy tutaj oczywiście poziom VR Training, ale my nie będziemy się za ten poziom zabierać. I co? Robimy sobie po kolei ten poziomy, czyli zaczynamy sobie od poziomu Battle Hill. Jest to nasz pierwszy poziom w świecie pod nazwą Central Park. No i fabuła tego poziomu jest taka, żebyśmy po prostu unicestwili naszego przeciwnika. A raczej naszych przeciwników, czyli przeciwników, którzy będą w nie sąsiedniej drużynie, a po prostu... No musimy unicestwić innego buddies, tak? O, tak to chciałem to powiedzieć. Kurczę pieczone, jak wczoraj miałem fajny dzień, kiedy nagrywałem 40 Wings, tak dzisiaj po prostu język mi się plączy jak cholera jasna. I to czasami jest triggerujące. Mam nadzieję, że oczywiście będzie coraz mniej takich przejęzyczeń. No i dobra, zaczynamy sobie zabawę. Jesteśmy oczywiście czerwonymi i naszym zadaniem jest zbudowanie sobie broni, chociaż ja broń mam, więc co ja gadam za głupoty.
drop this lot off down the lockup and we're all done. Na tym polegał pierwszy poziom. Musieliśmy po prostu zabić żółtego buddies. Ogólnie z tego, co czytałem w wersji europejskiej, oni dzielą się na różne pochodzenia, czyli przykładowo żółci to są, z tego co europejska wersja przedstawia, to są Chińczycy, czerwoni to nie pamiętam, niebiescy też jakąś rasę przedstawiają. W wersji natomiast amerykańskiej po prostu są przedstawieni jako kolory, czyli czerwony to czerwony, żółty to żółty, niebieski to niebieski. W wersji europejskiej natomiast, tak jak przed chwilą wspomniałem, żółci to są Chińczycy, a pozostali są również jakoś tam kolorami podzieleni. Jak znajdę oczywiście informacje, to dam wam oczywiście w adnotacjach, albo po prostu tutaj na ekranie się wam wyświetli. No dobra, czyli to była nasza pierwsza misja, zdobyliśmy złoty medal. Ciekawostka, jeżeli chodzi o złote medale, nie wiem ile ich zdobędę w trakcie gry, ale nie robią one nic szczególnego, dlatego że w momencie, kiedy zbieramy złote medale, to tylko odblokowujemy rzeczy do multiplayera, a jako że ja nie gram z nikim w tę grę na multiplayerze, no to w mojej opinii jest to troszeczkę nieopłacalne, by cokolwiek tutaj w tym wypadku robić. Tak więc, jak się uda zdobyć złote, to fajnie, jak się nie uda, to oczywiście też źle nie będzie. A teraz słuchajcie się w muzykę z tego naszego głównego menu. Teraz dosyć też ciekawa, zresztą muzyka z Battle Hill też była spoko. Więc teraz się wsłuchajcie, ja chwilkę przeczekam. Dobra, posłuchali? No to jedziemy z kolejnym poziomem. On Your Bike. Czyli to będzie misja, która będzie polegała na tym, że będziemy musieli odbić rower z przeciwnej drużyny, no i przy okazji tam unicestwić przeciwników. Standardowe, to jest coś jak w Syndrom Spidermana 2 Enter Electro, tylko z tą różnicą, że ta gra ma powody, dlaczego my tutaj musimy się zabijać. W Spidermanie 2, okej, pokonujesz przeciwników, ale no... W Spidermanie 1 nie było aż tylu misji polegających na jednym i tym samym, tak? Więc... Na tym będzie polegała misja. Musimy po prostu udać się do sąsiedniej bazy w celu odbicia rowerka, a następnie zniszczyć ich bazę, no i przy okazji zabić pozostałych, którzy tam będą w tej bazie lub poza bazą. Jako że walczyliśmy teraz z żółtymi, to podejrzewam, że żółci będą też w tej misji. Później oczywiście pojawią się również i kolejne rasy, czyli między innymi rasa niebieska może się również pojawić lub rasa zielona. Zobaczymy. W każdym razie, na początku sobie stwórzmy jakąś broń. Oczywiście tworzymy sobie ją z tych oto skrzynek, jak zresztą widzicie. Możemy sobie oczywiście również stworzyć innego buddies, który będzie nam towarzyszył jako dodatkowa postać. No i mamy oczywiście bazookę. Więc teraz kółkiem oczywiście można było zniszczyć te wszystkie skrzynki, za co, dzięki czemu dostałem jakby bazookę. Więc dobra, lecimy teraz, udajemy się do żółtych, ponieważ widzę, że ich tutaj całkiem sporo jest. I bazooką będziemy ich unicestwiać, przynajmniej tak mi się wydaje. Oczywiście musimy również kontrolować nasz pasek zdrowia, dlatego że jak widzicie mamy tylko 50 serduszek. Dobra, ten drugi czerwony mój pewnie zajął się już tymi żółtymi, ja natomiast zrobiłem coś takiego, że sobie teraz jak widzicie musiałem tą blokadę zdjąć na kółkach i będę podążał teraz do naszej bazy. Oczywiście widzę, że tutaj żółty się również czai, ale mam nadzieję, że mnie nie dorwie, bo widzę, że próbuje mnie dorwać. O kurde, kolejny żółty, no nie! Trzeba uważać, trzeba naprawdę uważać, ja nie chcę kurde zginąć, to jest łatwa misja, jedna z prostszych. Moim skromnym zdaniem oczywiście. No nie! Żółty tutaj jest! O nie! Dawaj, 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 dawaj! Ogarnij to, proszę, please! Yes! Udało się! Woo!
Oczywiście wersja europejska jest też dosyć kontrowersyjną wersją Team Buddies, dlatego że tutaj Buddies bardzo często mogą przeklinać. W wersji amerykańskiej zostało to ocenzurowane, ale na przykład w tej wersji możemy również usłyszeć na przykład takie fuck albo inne tego typu określenia. Tak więc nie zdziwcie się, jeżeli będziecie słyszeli coś takiego i nie przesłyszycie się. Po prostu to jest normalne, jeżeli chodzi o tę otóż gierkę w wersji oczywiście europejskiej. Muzyka w tej grze, jak i grafika jest po prostu na wysokim poziomie. Będę tutaj mówił to co jakiś czas, dlatego że nie chcę opisywać osobno każdego poziomu, ponieważ to są tak na dobrą sprawę misje, które teraz robimy, no nie? W tych poziomach. Tak więc ja od razu tutaj z miejsca mówię, wszystkie poziomy wyglądają zajebiście graficznie, soundtrackowo również się dobrze prezentują. No ale co do misji, jest parę takich czarnych owiec, na które natrafimy oczywiście w tej serii. Tak więc spodziewajcie się tego, że mogą zdarzyć się rage'e z mojej strony. Chcę, żebyście byli do tego na to przygotowani. Może nie do tego, a na to przygotowani. Dobra, co jeszcze chciałem powiedzieć? Pierwsze dwie misje, jak ja grałem za dzieciaka w tę grę, były dla mnie oczywiście proste. Natomiast jak przejdziemy do misji, która sprawiała dla mnie problem, ale to jeszcze nie teraz, bo podejrzewam, że nawet w tej sesji tam dzisiaj nie dojdziemy. Bo prawie udało mi się kiedyś za dzieciaka przejść tę grę. Prawie dlatego, że no... zdarzyły się pewne konspiracje, które nie pozwoliły mi przejść tej gry do końca. Dobra, that's rubbish. Następny poziom. Co my tutaj będziemy mieli? Więc tak, będziemy musieli w zasadzie podnosić śmietniki, dlatego że nasza przeciwna drużyna będzie je przewracać. No i przede wszystkim będziemy musieli pokonać naszych przeciwników i zniszczyć ich bazę. Okej, kumam. Jak najbardziej tak, zabieramy się do roboty, bo jest co robić. Musimy 6 śmietników podnieść i co tutaj? A, 10 śmieci jeszcze zabrać. No, zapomniałem, że jeszcze śmieci musimy zabrać po drodze, tak więc mamy co do roboty. To może być trochę dłuższy poziom. Tak więc będziemy mogli sobie troszeczkę na luzie porozmawiać. Mam nadzieję, że mówię, ta seria przypadnie wam do gustu i dobiegnie przede wszystkim do końca, bo nie mam zamiaru jej zawieszać. Chcę się na niej jak najbardziej skupić. I chcę ją ukończyć w 100%. No może nie będę robił całkiem 100% tej gry, ale wiecie, chodzi mi po prostu o to, żeby jakby to można powiedzieć, zrobić po prostu w pełni let's play. A nie żeby mówić, że o, planuję, no i z tych planów nic nie wychodzi. O, proszę, gówno. Mamy tutaj gówno do zebrania, ale fajnie. Mój kolega kiedyś mówił na tych Team Buddies kapsułki z Kinder Niespodzianki, bo oni dosłownie, jak się tak przypatrzycie im, to są dosłownie takie kapsułki z Kinder Niespodzianki, tylko że różnokolorowe. To bardziej po żółtych można zobaczyć, że one to są takie kapsułki po Kinder Niespodziance, bo te czerwone to tak nie powiedziałbym, bardziej bym powiedział, że to są takie piguły. Ale dobra, no co kto lubi oczywiście. Powiem wam, że już mi wychodzi to komentowanie, już kurde mniej się plącze, co jest oczywiście na plus, więc może nie wiem, to jest taka tendencja, że na początku zawsze muszę poplątać trochę język, żeby potem odplątać język i w miarę sprawnie komentować. Oczywiście, że tak. A ty co, pompki robisz, gościu? No kurde, tu jest wojna, a nie pompki robimy. Pompki to ty se możesz robić w momencie, kiedy nikt nie będzie atakował, no nie? Ogólnie ta gra ma też taką śmieszną tendencję co do... bossów, dlatego że bossowie, z tego co pamiętam, z tego co robiłem research, występują co drugi świat, czyli jak gra ma 8 światów, a ta gra ma 8 światów, to bossowie występują tak, w drugim, czwartym, szóstym oraz ósmym świecie, tak więc no musicie być na to przygotowani, że w tym świecie no nie zawalczymy sobie z żadnym bossem, dopiero pierwszy boss będzie po ukończeniu drugiego świata. A my tutaj teraz podnosimy grzecznie śmietniczki. Oczywiście, elegancko. Zastanawiam się, gdzie jest ostatni z tych. Może nie ostatni śmietnik, ale ostatni papierek, no cokolwiek, coś co żeśmy zgubili. Teraz może tak się porozglądajmy trochę. Bo może coś zerknę, może coś dostrzegę. Ale na razie nic nie dostrzegłem. Kurde, te żółte to są naprawdę głąby nie z tej ziemi. Przewracają non-stop mi te śmietniki, kurde. Co oni sobie wyobrażają? Kurde, 4 minuty do końca. Nie wiem, czy ja zdążę w ogóle ich ubić jeszcze. O, wszystkie żółte śmietniki są, okej.
Wcale mnie to nie dziwi, tak szczerze. Ale ja oczywiście już podnoszę ten śmietniczek. Dobra, gdzie jest ostatnia rzecz? Tutaj mówię, nawet nie zależy mi na tym, żeby kurde mieć te złote medale, tylko po prostu, żeby te poziomy były ukończone, co nie? Zawsze ta jedna rzecz, którą się kurde zgubi. Zawsze to musi być coś. Gdzie to może być, kurde? To jest właśnie problem, jeżeli chodzi o tę grę, bo czasami, wiecie, te rzeczy są tak pochowane, że ciężko jest dostrzec w ogóle, że tutaj jest jakiś, nie wiem, papierek, który pominąłeś, nie? On często jest schowany na przykład właśnie w takich szczelinkach. Ale tutaj niestety tego nie ma. No nie mam pojęcia, gdzie jest ten ostatni, kurde? Gdzie on może być? O, ktoś tutaj się zbugował chyba. Dobra. Oh yeah. Zebraliśmy co nasze. I teraz szukamy tych świetników, kurde, zasranych. Co jest grane? No czemu ja to zgubiłem, no? Znaczy to mnie zastanawia w ogóle, gdzie to może być tak swoją drogą. Dobra, tu jest baza żółtych. Trzeba będzie zniszczyć ich ten terytorium. To będzie ciężkie, ale uda się. Prędzej czy później się uda. Oh yeah, dobra, mamy to. Teraz szukamy śmietników. Gdzie są śmietniki? Cholera jasna. Może się uda znaleźć coś jeszcze. Dobra, tu jest u góry śmietnik jeden. Kurde, powiem wam szczerze, że cienko to widzę i prawdopodobnie przegramy. No, przegraliśmy. Coś tak czułem, że tak będzie, dlatego że kurde, nie dość, że zgubiliśmy gdzieś jednego śmiecia, to... No, te śmietniki, kurde, no nie? I widzicie, to jest pierwszy świat dopiero, to sobie wyobraźcie, co to będzie później. Jedziemy jeszcze raz. Widzimy się za chwilę. O, mogliście usłyszeć, fuck you, było. Tak więc, no, nie jest to gra dla małych dzieci, tak od razu mówię. O, nie wspominałem wam jeszcze o tym, co tutaj teraz trzymam. To jest niebieska skrzynka, która powoduje, że w momencie, kiedy ułożymy z niej, powiedzmy, bazukę, to dostaniemy nie zwykłą bazukę, tylko super bazukę. O, proszę bardzo, super bazuka. Super bazuka charakteryzuje się tym, że mogę dwa strzały naraz wystrzelić. Tak więc jest to dosyć ciekawa sprawa. A teraz zabiorę się za moją taktykę, czyli niszczenie na początku bazy. I przy okazji naprawianie śmietników. Raczej nie naprawianie, a... Nie przewracanie też, tylko po prostu... Kurde, no zapomniałem aż słowa. Wiecie, o co mi chodzi w każdym razie. Podnoszenie, o. W sumie zapominam ciągle, że mamy jeszcze taką opcję jak mapa. Jak widzicie, tutaj możemy sobie mapą kierować, aczkolwiek tutaj na razie nie widzę gdzieś, żeby były te śmieci. W sensie nie chodzi mi o kubły na śmieci, w sensie śmietniki, tylko chodzi mi o te śmieci pokroju skórka od banana czy coś. Bo jestem ciekaw, gdzie one mogą być schowane, a wolałbym wiedzieć. A wiecie, im chyba lepiej, że korzystam z mapy, że będę wtedy przynajmniej wiedział, gdzie co jest, nie? To jest, ale mapa się tutaj po bokach buguje. Niedobrze. Dobra. Szukajmy tutaj, może na tym terenie gdzieś będzie jakiś śmieć, którego zapomniałem. O! Stoję obok niego. Pf! To nieźle. Dobra, teraz zostały nam kuby na śmieci. Skupmy się teraz, a będzie wszystko gitara. Bazę mają już zniszczoną, tak więc teraz pozostaje nam tylko zebrać co trzeba. O, tutaj na przykład jest śmietnik, którego warto byłoby ogarnąć. O, i tam jeszcze jest. Szybko, szybko, szybko. Wait. I teraz nie wiem, czy będziemy musieli teraz wytrzymać do końca,
ale wiem na pewno, że już chyba misję zaliczyliśmy, jeżeli teraz wytrzymamy do końca. Tak więc, o, pięknie. Proszę bardzo. Drop this lot off down the lockup and we're all done. Trochę misja nam zajęła, a raczej trochę ten poziom nam zajął, aczkolwiek jestem zadowolony z efektu końcowego i pewnie tutaj będzie brązowy albo srebrny medal w najgorszym wypadku, bo dosyć długo siedzieliśmy w tej misji. O, złoty żeśmy dostali. Kurde, 3 złote mamy. To nieźle. To teraz co? Został nam ostatni poziom ze świata numer 1, czyli Bow Wow Kerpau. Zobaczymy, co to jest za poziom, na czym on polega. Aha, tu będziemy mieli te wybuchające psy. O ile dobrze pamiętam. Nie pamiętam szczerze, więc to będzie dosyć ciekawa sprawa. Tak, Bomb Dog oraz... nie wiem, co tutaj mamy jeszcze. Aha, czyli będziemy musieli unicestwić pozostałych. Okej. Ogólnie, jeżeli chodzi o poprzedni poziom, to moje wspomnienia z tamtym poziomem były takie, że po prostu niejednokrotnie rage'owałem już w tamtym poziomie, dlatego że właśnie mieliśmy problem z moim znajomym, żebyśmy mogli pozbierać, wiecie, te wszystkie śmieci oraz podnieść te śmietniki. Natomiast z tym poziomem ja nie miałem problemu, ale mój znajomy miał z kolei problem. Ponieważ, no, odpalał mu się Rage Mode w momencie, kiedy musiał unicestwić te wybuchające psy, które tutaj były no, największą przeszkodą. Jestem ciekaw, jak mi pójdzie. A ja sobie tutaj na razie poniszczę bazę, a czemu by nie? Zniszczmy bazę. Oni nie będą mieli jak się ten. Unicestwimy ich i będzie gitara siema. Najpierw myślę, że od bazy lepiej zacząć, dlatego że potem tymi psami można się na spokojnie zająć. Bo ci jak będą mieli bazę, to wiecie, oni będą mieli przewagę. Ta gra, z tego co słyszałem, jest stworzona przez twórców Wipeouta, o ile dobrze pamiętam. O nie! Coś u nas buchło. O nie! Won mi stąd! Won mi stąd! Dobra, róbmy sobie tutaj szybko. Róbmy sobie szybko broń jakąkolwiek. Proszę, proszę, nie do mnie. Nie do mnie. Won mi stąd, gościu. Żółtku, ty jeden zasrany. Idź mi stąd. Nie. Idźcie stąd. Idź stąd. Idź stąd. No, tak więc w taki oto sposób złą taktykę zrobiłem, co skutkuje oczywiście tym, że muszę cały ten zasrany poziom od początku przechodzić. Ja pierdzielę, wymyśl taktykę jakąś porządną. Dobra, moja taktyka numer 2 jest taka, że stworzę sobie bazookę, oczywiście dla jednego i dla drugiego buddies, żeby mogli być uzbrojeni w miarę, a następnie polecimy od razu na te psy, a potem zajmiemy się bazą i tymi kurde dupkami żółtymi zasranymi. O Jezu, nie to, nie to, kurde. No i oboje macie bazookę. A teraz won mi stąd, wy zasrane psy. Idźcie sobie tam buchać gdzie indziej. Dokładnie tak. Gdzie jest następny? My zaraz znajdziemy. Albo wiecie co? Inaczej. Luknijmy na mapę. Czy czasem następny nie łazi tu gdzieś obok mojej bazy? Nie. Tam są. Dobra. Lecimy w tamtą stronę. O. Dzień doberek. Piesek chyba dróżkę zgubił, bo nie w tę stronę się trzeba iść.
Dobra, następny gdzie jest? My sobie zaraz znajdziemy. Dobra, na razie nie ma. Blisko naszej... O! Proszę bardzo, mamy tu jeszcze kurde kolegę, przyjaciela, cfela. Pół kurwy, pół cfela. O nie, jeszcze tutaj muszą być nawiązania do tego kurde głąba. Nie, no nie chcę mu dawać atencji, kurde. Nie chcę! Nie chcę mu dawać atencji! I mu nie dam. Nie ma takiej opcji. O, piesek kolejny. Dokładnie, ty! Buchnij tutaj, dawaj, dawaj, dawaj! Co ci szkodzi? Dawaj, buchnij tutaj. Zniszcz ich bazę. Ej, możemy te budy w sumie zniszczyć. One będą przeszkadzać. Dobra, tam był pies. Kurde, a ja mam... O nie! O nie! Pokonali mnie zasrańcy jedne! Kurde! Zapomniałem, że przecież ja miałem tylko tych dwóch. Oni się ładnie uzbroi, bo oni mieli aż czterech, kurde, żółtych. Ja pierdzielę. Dobra, druga taktyka, no, nie podołała. Co z tego, że dałem dla tych dwóch moich buddies ten bazuki, skoro oni tak se, kurde, nie poradzili, zasrańce jedni. Ale my jeszcze to wygramy, my jeszcze tą wojnę wygramy. Bitwę możemy przegrać, ale wojnę wygramy. Dobra, jeden nasz... Cholera jasna, ten żółty teraz przylas. Kurde. Nie, na samym starcie robię armię, kurde. Ja sobie robię, kurde, armię pięciu buddies i, kurde, wszystkim daję po bazuce i będziemy napieprzać w tych żółtych. To jest, kurde, taktyka. Jakakolwiek. Ty, no bo naprawdę, jak ja tak łatwo dałem dupy po całości, to jest naprawdę, kurde, no. Co za gówno zasrane. Wspominałem wam o rage'ach, prawda? Swoją drogą, zanim jednak zacznę tak głębiej się wgłębiać w ten poziom, miałem wam powiedzieć o pewnej ciekawostce odnośnie tej gry, bo jest też inna kontrowersja wobec tej gry. Mianowicie, zadam wam proste pytanie, czy wy lubicie kolekcjonować gry? Myślę, że jest część osób, która lubi. Wyobraźcie sobie, że ta gra za granicą jest bardzo droga. Dokładnie to teraz wam tutaj podam cenę w tekście. I wyobraźcie sobie, że czy wy chcielibyście wydać tyle kasy na taką otóż grę? Bo ja, mimo że lubię tę grę, nigdy w życiu nie wydałbym tyle kasy na tę grę. Autentycznie wam mówię, nie? Dobra, sprawdźmy, czy żaden pies nas nie wikiwał. Bo to mi się trochę nie będzie podobało, jeżeli się okaże, że będzie nas... O, dobra, tam jest. Trzeba w tamtą stronę iść. Tak więc moim skromnym zdaniem uważam, że wydawanie tyle kasy na tę grę to marnowanie kasy. To nie jest pokazanie, że o, patrzcie, mamy, kurde, kolekcjonerkę teraz ogarniętą. Że o, patrzcie, jak... Patrzcie, jak fajnie to ogarnąłem, bo mam w końcu oryginalne pudełko. Tylko w mojej opinii to po prostu... No jest słabe. Bo to jest naprawdę, w mojej opinii, wyrzucenie kasy w błoto. O, Gantling Gun. Patrzcie teraz na to, jak ja będę ich... Kurde. Dobra, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Padniesz zaraz, padniesz zaraz, padniesz zaraz, padniesz zaraz. Woo! Oni sami sobie rozwalą bazę zaraz. Dobrze, dobrze. Teraz sprawdźmy, gdzie są psy. Tam jest następny pies, dobra. Lecimy z koksem. Okej, okay, pies padł. Teraz... Sprawdźmy, czy czasem żaden pies się... Kurwa! Rozjebali mi moją bazę do chuja, ja im też rozjebałem, ty. Co jest grane? Moi kochani, mam pewien pomysł, który może ułatwić trochę tą misję, ponieważ to już jest, kurwa, mój 10 raz z rzędu, kiedy próbuję ją przejść. I nie mogę, bo, kurde, zawsze za każdym razem jakiś głupi błąd popełniamy. W sensie ja i mój team. Albo po prostu mój team popełnia głupi błąd, albo tylko ja popełniam. Stworzymy sobie dwóch komando, bo komandosi, z tego co wiem, oni są trochę bardziej wytrzymali. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, i weźcie, kurde, lećcie tam, nie wiem, do przodu gdzieś. Cokolwiek, zróbcie. Ty też.
a ty wróć z powrotem do bazy. Wy tam lećcie do przodu i atakujcie, kurde, te psy. Jeszcze jednego komandosa zrobimy. O, słyszycie? Już, kurde, napieprza do was pies, a wy, kurde, nic nie robicie. Głąby jedne! Pies tu idzie! O, jeszcze żółtek. Psa trzeba się pozbyć. Jednego i drugiego. Dobra, jakaś to jest taktyka. Jeden z naszych pojechał czołgiem. Bardzo dobrze, tylko kurde, rób coś z tym czołgiem, a nie... No! Głąbie! Co ty odpierdalasz? Takie rzeczy na wojnie... Takie rzeczy ty na wojnie odwalasz? Gościu, ty się jebni w dekiel. Nie po to ci ten czołg zrobiłem. O! Kurde, powiem wam szczerze, tylko sam zostałem. To się źle skończy. Jak Boga kocham. A nie, udało się! Drop this lot off down the lockup and we're all done. Kurde, udało się! Ja pierdziule! A ja przytrzymałem tylko, kurde, całą tą bitwę, what the fuck! Ty, udało się, nice, kurde! Dobrze! Co prawda dostałem tylko srebrny medal, ale się udało, kurczę pieczone.